Wychodzę z tego kościoła, zostawiam to całe Pismo Święte, to jest przestarzałe, to jest średniowiecze, to trzeba zaktualizować, to nie pasuje do dzisiejszych czasów, tak się nie da żyć i zaczynam żyć bez Boga. Albo wchodzę w to, co jest, wydaje się, niemożliwe. Będziesz kochał Pana Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą. Bóg cię kocha na zabój, na śmierć i życie. On cię tak kocha. Chciałabym wam opowiedzieć najpierw o dziewczynie w różowej sukience. Wszyscy mamy mundurki, szaro, zielono, ale ja wam tutaj trochę chcę zrobić takie wejście odskokowe w różową sukienkę. Przed chwilą ekipa, która prowadziła śpiewanie, mówili o trzech osobach, które jakoś w sposób niezwykły jakoś Panu Bogu zaufały. Powiedzmy na głos jeszcze raz, kto to był? Mojżesz, kto jeszcze? Joanna Dark i Wicek. No i dołóżcie do tego towarzystwa jeszcze dziewczynę w różowej sukience, dobra? Czy mamy czwórkę? Historia tej dziewczyny w różowej sukience jest taka. Ona poszła kiedyś na taką wielką imprezę w centrum miasta. Wyobraźcie sobie taką imprezę, na którą w ogóle musisz bilet kupić. I to jest taka impreza na wolnym powietrzu, czyli nie tylko, że miejsce do tańczenia, ale tam jest wszystko. Tam są jakieś skoki do wody, tam są jakieś karuzele, jakieś, no, mnóstwo różnych atrakcji. I kupujesz bilet, żeby tam wejść, więc wiadomo, też idziesz ubrany stosownie. Ona sobie kupiła specjalnie tą ekstra sukienkę, żeby pójść na tą imprezę. Idzie i prosi ją chłopak do tańca. Zaczyna pierwszy taniec. I już wtedy kończy się dla niej cała impreza. Nagle muzyka cichnie. I całe towarzystwo jej znika z pola widzenia. Po prostu przestaje słyszeć, widzieć wszystkich dookoła i wszystko dookoła, oprócz jednej osoby. I to nie jest ten chłopak, z którym tańczyła. Po raz pierwszy w życiu wtedy zobaczyła Jezusa Chrystusa. Tego Jezusa z męki. On był w czerwonym płaszczu, cały pokryty ranami. I powiedział jej, jak długo mnie jeszcze będziesz zwodzić, jak długo cię cierpieć będę. I ona w tamtej chwili wiedziała, ona po prostu wiedziała, że ona musi stamtąd uciec, że ta impreza to już jest dla niej koniec. Ona coś tam z siostrą swoim powiedziała, słuchajcie, głowa mnie boli, uciekam, wychodzę. I pobiegła do pierwszego najbliższego kościoła. Rzuciła się na posadzkę, tak jak wy teraz siedzicie na posadzce. Ona się rzuciła na tą posadzkę krzyżem, nie patrząc, czy tam ktoś jest, ktoś na nią patrzy, co sobie ludzie pomyślą. Ona w tej, wiecie, wyszykowana jak na imprezę, wbiega do kościoła, rzuca się na posadzkę krzyżem i w sercu modli się, Jezu, powiedz mi, co ja mam teraz zrobić? I on jej mówi, jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru. I ona w jednej sukience, bez bagaży, bez żadnych przygotowań, zabezpieczeń, nic, po prostu jedzie do Warszawy i szuka klasztoru. Czy powiedzielibyście, że to jest historia osoby, która zaufała Bogu? Tak. Wiecie już, o kim mówię w ogóle? Kto wie, powiedzcie na głos. Nie słyszę. Ktoś się chyba boi przyznać, że wie? Siostra Faustyna. Siostra Faustyna. A wtedy jeszcze Helena. Po prostu Helena z pięknymi, rudymi włosami, z grubym warkoczem w różowej sukience. Wyobraźcie sobie, to musiało wyglądać spektakularnie. I jedzie do tej Warszawy wstępować do klasztoru. Nie wiedząc, do jakiego klasztoru, nie mając żadnych namiarów na nikogo, żadnych telefonów, no już pomijając fakt, że telefonu nie miała,
co się musiało wydarzyć w tej dziewczynie, że ona w tak spektakularny sposób musiała zaufać Bogu w tamtej sytuacji. Trochę mi ciężko jest z wami rozmawiać, bo jesteście daleko, ale nie wiem, może tu pierwsze rzędy mi odpowiedzą. Co się musi wydarzyć w człowieku? Jakby co musi się wydarzyć, zanim ktoś stanie w takiej sytuacji, że nagle widzi Boga, on mu mówi, jedź natychmiast do Warszawy. Okej, nagle widzi kogoś i ten ktoś mówi, jedź natychmiast do Warszawy i ty rzucasz wszystko i jedziesz. Co się musiało wydarzyć wcześniej? No widzisz kogoś, kto ci mówi, jedź natychmiast do Warszawy i ty to robisz. Co się musiało wydarzyć? Przed tym czymś, przed tym spotkaniem. Podkreślam, widzisz kogoś. Dla niej ten ktoś nie był obcym. Ona go już znała. Ale ja wam powiedziałam, że to jest pierwszy raz, kiedy ona go widzi. Nie? Nikt z nas tutaj, podejrzewam, że go nie widział tak, jak ona go widziała. Tak jak rozmawialiście o Mojżeszu, o Joannie Dark, o Wicku, oni mieli różne poznanie Pana Boga. Nie? Nie każdy z nich go widział. Mojżesz widział płonący krzak, tyle. Ale on też coś słyszał, więc było jakieś ponadnaturalne wydarzenie. Nie? On jakoś miał większe spotkanie z Bogiem, jakieś bardziej spektakularne niż większość z nas. Wicek podejrzewam, że nie miał nic takiego. Nie? Jego wiara była taka standardowa. Nie? Poznawanie Boga było standardowe. I uwaga, Heleny poznawanie Boga, świętej siostry Faustyny, Heleny poznawanie Pana Boga było bardzo standardowe. Co się dzieje w życiu Heleny od małego? Myślę, że jest bardzo podobna historia każdego z nas. Standardowa polska rodzina jest katolicka. No może to się trochę zmienia już teraz. Ale Helena rodzi się początek XX wieku, to jest standard. Wszyscy są generalnie katolikami, więc wszyscy się jakoś tam modlą w tej rodzinie, wszyscy jakoś w tej rodzinie o Panu Bogu rozmawiają. Tata siostry Faustyny, Heleny wtedy, ma taki zwyczaj, że wszystkim dzieciom swoim, ich jest tam dziesiątka, czyta co wieczór opowieści o świętych. To jest bardzo niezwykłe, bo wtedy mało kto ma dostęp do książek i do czytania. Mało kto umie czytać w tej wiosce, gdzie ona mieszka. Ale Helena razem z tą dziesiątką swojego rodzeństwa słucha codziennie o świętych. Ale tylko ona tak słucha i tak się przejmuje tymi opowieściami, że następnego dnia idzie na podwórko, zbiera gromadę sąsiadów, swoich rówieśników i zaczyna im opowiadać to, co zapamiętała z wczorajszego czytania taty. Reszta jej rodzeństwa nie. Zobaczcie, dziesiątka dostaje ten sam fundament. Są w tej samej rodzinie, wszyscy się modlą, mają tego samego tatę i mamę. Ojciec czyta im wszystkim te opowieści o świętych. Dziesiątka słucha, a tylko jedna się tym przejmuje. Nie wiem, ilu was... O nie, wiem, okej, 1200 was tu mniej więcej przyjechało. Macie wolną wolę, wszyscy tutaj, którzy przyszliście, dlatego że chcieliście. Już jakieś wybijacie się z 1200, nie? Już jest w was jakieś większe chce, jakieś większe przejęcie się, jakieś większe zaangażowanie. Że jest większy potencjał, że coś z tego potem większego wyrośnie. Może nawet świętość, może nawet kanonizacja, oby. I zobaczcie, Helena od małego wyróżnia się tym, że ona Pana Boga bierze bardzo na serio. Wszystko o Panu Bogu bierze bardzo na serio i angażuje się w to całym sercem. Nie wiem jak wy, ale jest ten fragment w Piśmie Świętym, który jest często czytany w czasie liturgii. Dokończcie ze mną, jeżeli pamiętacie ten fragment. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim, całą swoją i całym swoim. Jak to słyszycie, to wam się robi dobrze na sercu, czy raczej słabo na sercu? Słabo. Mi też bardzo długo się robiło słabo, jak to słyszałam, bo dla mnie to było jak wyrzut sumienia. Bo ja słyszałam jakby rozkaz. Chociaż może w harcerstwie lubicie rozkazy. Ja tak nie za bardzo. Jestem w zakonie. Ludzie, powinnam lubić rozkazy, nie?
Dobrze, więc słyszę, będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i ja zdaję sobie sprawę, że ja tego nie robię. Że ja wcale jeszcze nie kocham Pana Boga tak na maksa. I budzi się we mnie poczucie winy. I wiecie, że wielu z nas staje na tym momencie poznawania Boga, na tym momencie wiary, w takim momencie wyboru, że albo wtedy jakoś sobie poradzisz z tym poczuciem winy, jakoś będziesz zgłębiał sprawę, żeby albo zrozumieć, dlaczego ja mam to poczucie winy, a może niepotrzebnie mam to poczucie winy. Może coś jest nie tak w moim przeżywaniu tego słowa, w moim rozumieniu tego słowa. I zaczniesz zgłębiać sprawę, albo się wycofasz i powiesz, nie jest mi fajnie z poczuciem winy, wychodzę z kościoła, zostawiam to całe Pismo Święte, to jest przestarzałe, to jest średniowiecze, to trzeba zaktualizować, to nie pasuje do dzisiejszych czasów, tak się nie da żyć. Nie wiem, na jakim etapie waszej drogi, osobistej drogi z Panem Bogiem jesteście teraz, ale może jesteście już po tym momencie wyboru albo jeszcze przed, to jest bardzo ważny moment. Kiedy ty się decydujesz na to, że albo wchodzę w to, albo w ogóle wychodzę. I ja życzę wam takiego świadomego momentu wyboru w waszym życiu, żebyście wybrali, wchodzę w to, co jest, wydaje się, niemożliwe. Będziesz kochał Pana Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą. Albo wychodzę z tego kościoła, daruję sobie to wszystko z tych wymogów katolickich nierealnych i zaczynam żyć bez Boga. I słuchajcie, Pismo Święte nawet mówi, bądź zimny albo gorący. Więc można by było powiedzieć, że to jest lepiej, jeśli ty dokonasz jednego lub drugiego wyboru, niż żebyś pozostał gdzieś po środku, nie dokonując żadnego wyboru. I będąc takim nieokreślonym katolikiem tylko z chrztu, z metryki albo z tego, że jesteś ZHR, to w zasadzie wypadałoby. Jeżeli to słowo was chociaż trochę boli, to dobrze. Może ten wieczór, może ten czas na Jasnej Górze będzie takim momentem, kiedy ty się jakoś w końcu zadeklarujesz. I weźmiesz tego Pana Boga na serio albo po prostu powiesz mu do widzenia. Ja się założę, żeby on wolał jedno albo drugie, bo Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, że jeżeli jesteś letni, ja cię wypluję. Wasz wybór życia, wybór harcerstwa jest jakąś deklaracją, że wy chcecie czegoś więcej od życia. Teraz tylko pytanie, czy wy widzicie w tym planie na wasze życie, w tym pragnieniu czegoś więcej, czy wy widzicie jego? Czy raczej to, że wy sami dacie radę zrobić coś więcej ze swoim życiem? Że ty o własnych siłach, na własnych napiętych mięśniach, wierząc w to, że ja dam radę, dasz radę. Te słowa Jezu, ufam Tobie z tego obrazu, to są najodważniejsze słowa na świecie. To są te słowa z tej rangi, co będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym umysłem. I uwaga, chcę od razu wam odtruć rozumienie tych słów, bo bardzo długo myślałam, że to jest wyrzut sumienia dla mnie, że ja jeszcze tego nie robię. Ale potem usłyszałam te słowa jako obietnicę. Nie jako wymaganie wobec mnie, wobec którego zawsze upadałam, zawsze nie dawałam rady, ale jako obietnicę od Boga, który mi mówi, córko, córko moja umiłowana, przyjdzie ten dzień. Ja ci dam tą łaskę. Ta łaska już w tobie jest, ona wzrasta. Że ty będziesz miłować Pana Boga. Będziesz kochać mnie całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą. To się już staje. Wytrwaj, córko moja, wytrwaj w łasce. To się staje. I od tej pory pokochałam to słowo. Bo zdałam sobie sprawę, że to nie ja muszę się tak napiąć, żeby dać radę,
przeskoczyć wszystkie moje słabości, wszystkie pokusy tego świata, wszystkie rozproszenia tego świata i tak pokochać Pana Boga, że stanie się moją jedyną myślą, jedynym pragnieniem i moim wszystkim. I na końcu postawi mi świadectwo z czerwonym paskiem, powie: świetnie dałaś radę, córko. Tylko zdałam sobie sprawę, że ja mogę być przed Nim słaba, biedna, nie dająca rady, leżąca ziemią twarzą na podłodze i mówiąca: Jezu, ratuj. I On zawsze uratuje. I On podejdzie, i On podniesie, i On da siłę. Jezu, ufam Tobie. To też nie są słowa, które oznaczają: udało mi się tak Tobie zaufać, że teraz możesz robić z moim życiem, co chcesz, i ja jestem zupełnie happy i zdana zupełnie na Twoje plany. Tylko Jezu, ufam Tobie. To znaczy, że dla mnie dziś, to znaczy, że ja chcę tego. Ja chcę żyć tymi słowami, że ja naprawdę Tobie ufam w każdej chwili. Ty mnie do tego doprowadź. I Jezus przez siostrę Faustynę mówi: super. To nie jest dosłowny cytat. Nie szukajcie słowa super w dzienniczku. Ale parafrazując Jezusa, On mówi: super. Super, mi wystarczy Twoje chcę. I On będzie codziennie Cię pytał bardzo delikatnie o to jedno słowo. Czy Ty chcesz? Czy dzisiaj wstając rano, Ty chcesz, bym prowadził Cię dalej tą drogą do kochania Boga całym sercem, całym umysłem, całą wolą, całą duszą? Czy Ty chcesz, żebym ja Cię też dzisiaj prowadził do życia tymi słowami: Jezu, ufam Tobie? Mi wystarczy Twoje chcę. Ja się zajmę resztą. I On też o to Ciebie pyta dzisiaj. Czy Ty chcesz? Jeżeli nawet z lekką taką nieśmiałością, ale gdzieś w sercu wypowiadasz Mu te swoje chcę, to On mówi: okej, a więc zaczynamy drogę. Spójrz na ten obraz. Jezus genialnie to wszystko przemyślał. Powiedział, ten obraz, mam nadzieję, że wiecie, że on pochodzi z objawienia, że to jest dokładnie wypełnienie życzenia Boga, że On chce być namalowany. On tak się objawił siostrze Faustynie i poprosił o ten obraz. Jeden bardzo prosty powód, żeby być poznanym. Ale jak to, co my nie znamy Jezusa? Zaraz, w XX wieku trzeba, On się musi nam przedstawiać? Chyba tak. No ale to, co już, to tamto objawienie 2000 lat temu, to jest nieważne, to teraz jakieś nowe przychodzi? A-a. To jest przypomnienie tego sprzed 2000 lat. Patrzysz na twarz, Jezus mówi: moje spojrzenie z tego obrazu jest jak spojrzenie z krzyża. On się przedstawia Tobie jako ktoś, kto patrzy na Ciebie z krzyża. Co to znaczy? Jak Ty odbierasz tego człowieka? Co byś powiedział o tym człowieku, który oddał za Ciebie życie? Jeżeli on od tego zaczyna opowieść o sobie, co to znaczy? Siostro, to znaczy kolejny wyrzut sumienia. To znaczy, że jestem grzesznikiem, że ja nawaliłem i On musiał za mnie umrzeć. Możesz tak to przeżywać. Jak ktoś Ci mówi, że Cię kocha, to kiedy Mu naprawdę uwierzysz, że On Cię kocha? Co On musi zrobić, żebyś Ty uwierzył, że On Cię kocha? Zmyć naczynia? Kupić kwiaty? Zabrać Cię do kina? I ten Jezus, który patrzy na Ciebie z krzyża, Jezus, który oddał za Ciebie życie, On nie oddał Go po to, żebyś się tu czuł teraz winny, że kiedykolwiek zgrzeszyłeś. I żebyś bał się swoich grzechów, i żebyś bał się przyznawać do grzechów. No bo jak? Bo to jest wstyd.
bo ja już powinienem lepiej sobie radzić, bo ja już powinienem być bardziej zaawansowany, bo już mam takie tytuły w harcerstwie i w ogóle wszyscy się odnoszą do mnie z takim szacunkiem. Zuchy na mnie patrzą jak w święty obrazek, a ja tak nawalam. Ja się do tego nie mogę przyznać. Nikt tego nie może zobaczyć. A Jezus za ciebie takiego właśnie oddał życie. Po to, żeby powiedzieć ci jedno wyznanie. Kocham. I żebyś ty w to kocham uwierzył. Do siostry Faustyny kiedyś Jezus się skarżył tymi słowami: jeżeli moja śmierć na krzyżu nie przekonała ich o mojej miłości, to co ich przekona? I to jest pytanie do nas. Czy ja naprawdę uwierzyłem, że Jezus oddał życie za mnie? Czy kiedykolwiek dałeś sobie czas, żeby pomyśleć o męce i śmierci Jezusa Chrystusa i o Jego zmartwychwstaniu? Że On to zrobił dla ciebie? Dałeś sobie czas na to, żeby to przeżyć, nie tylko usłyszeć, tak wiecie, właśnie od kogoś od mikrofonu czy gdzieś na YouTubie, tylko żeby naprawdę to przeżyć. Słuchajcie, nie ma prawdy bardziej banalnej niż ta: Bóg cię kocha. Nie ma nic bardziej prostszego, co mogłabym wam powiedzieć. Ale nie ma też nic bardziej głębokiego, co moglibyśmy przeżyć, niż ta jedna prawda. Bóg cię kocha. Na zabój. Na śmierć i życie. On cię tak kocha. Chciałabym, żebyście zawsze o tym pamiętali, kiedy patrzycie na krucyfiks, kiedy patrzycie na ten obraz, że to spojrzenie z krzyża, z obrazu jest wyrazem, jest wyznaniem miłości do was. Nie wiem jak wasze życie, ale moje życie jest drogą powtórek. Ja musiałam wiele razy usłyszeć pewne rzeczy, żeby to naprawdę do mnie dotarło. Więc może dzisiaj jest setny raz, kiedy to słyszysz i może to jest ten raz, który już wystarczy. A może jeszcze 1500 przed tobą. Bóg cię kocha, oddał za ciebie życie. Za ciebie nie idealnego, ale prawdziwego. Takiego, który potrzebuje Zbawiciela. Który potrzebuje miłosierdzia, który potrzebuje przebaczenia, który potrzebuje siły, bo nie daje rady sam. I super, podkreślam, Jezus tego nie powiedział, ale powiedział. Innymi słowami. I super, że jesteś słaby, że nie dajesz rady. Świetnie, bo możemy zacząć razem. W chrześcijaństwie chodzi cały czas o jedno, o miłość. A miłość to relacje. W relacji nikt nie jest sam. To jest zawsze przynajmniej dwie osoby. A my robimy coś strasznie głupiego. Bardzo długo, słuchajcie, ludzie to przerabiają i jakoś nie mogą przerobić tej jednej lekcji, że my się staramy polepszyć samemu, dać radę samemu. Jest strasznie samotne życie, w które głupio wchodzimy. Dajemy się jakoś oszukać złemu duchowi, który mówi, że ty musisz sam. Że nie masz na kim polegać, nie masz komu zaufać, że na pewno nie możesz przy nikim być sobą, nie możesz być prawdziwy. Słuchajcie, nawet te mundurki wasze i moje mundurki mogą być swoiście przeszkodą czasami. Bo to jest trochę taka zasłona dymna. Trochę takie zakładanie maski, zakładanie makijażu. A przed Bogiem mamy stawać z tym wszystkim, co staramy się zakryć przed całym światem. I to wszystko ma być jak na dłoni, jak na gołej ręce. Cała prawda o tobie. Ten obraz jest pełen szczegółów, które opowiadają nam o Pan Bogu. Ale ten drugi, na który chcę wam zwrócić teraz na koniec uwagę, to jest ta biała szata. Biała szata w obrazach, w świętych obrazach, jest zawsze symbolem czego?
Wiecie? A już biała szata, którą nosi Jezus, to już na bank, jest czego symbolem? Zwycięstwa. To jest Jezus zmartwychwstały. Spojrzenie z krzyża, rany na rękach, rany na stopach, promienie wychodzą z Jego przebitego serca. To jest Jezus, który przeszedł przez mękę z miłości do Ciebie i do mnie, ale On już jest zwycięzcą. To jest Jezus, który zwyciężył śmierć. I to jest też obietnica dla Ciebie, że jeżeli zaprosisz Go do swojej, na swoją drogę, że będziesz szedł z Nim, On będzie zwyciężał w Twoim życiu. I Ty będziesz zwyciężał z Nim. W języku angielskim fragment Pisma Świętego jest taki: His mercies are new every morning. Jego łaski, ale ja lubię to mercies, czyli Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzia są nowe każdego poranka. Bo nasz Bóg jest Bogiem ciągle nowości. Nie, to jest Bóg, który ciągle z nami chce zaczynać od nowa. Kiedy szatan będzie ci wmawiał, że jest za późno, że to już za dużo razy zgrzeszyłeś, za dużo razy upadłeś, żeś wyczerpał limit cierpliwości i miłosierdź Pana Boga, On już nie ma miłosierdź dla ciebie, łask dla ciebie, już sorry, ale limit wyczerpany, bo w relacjach między ludźmi tak jest. Ja ci mogę ileś tam razy przebaczyć, ileś razy przymknąć oczy na coś, ileś razy ci na nowo zaufać, ale sorry, w pewnym momencie już jest limit. I my myślimy po ludzku o Panu Bogu, że z Nim też tak jest. Nie dajcie się tym kłamstwom. To jest bzdura totalna. Czytajcie Pismo Święte, odtruwajcie w sobie wszystkie kłamstwa o Panu Bogu. Jego łaski, Jego miłosierdzia są nowe każdego poranka. Z Nim można ciągle zaczynać na nowo. Zachęcam was do tego, żebyście na nowo Mu uwierzyli, na nowo Mu zaufali, powiedzieli: Jezu, ja chcę Ci zaufać tak, jak jeszcze do tej pory nie ufałem. Zaprosić Cię do tych obszarów w moim życiu, gdzie do tej pory mówiłem: nie, 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 Ty tam nie wejdziesz, nikt tam nie wejdzie, więc Ty też nie. Tam jest zbyt duży bałagan, tam się zbyt wstydzę. Nie powiedz Mu dzisiaj: zapraszam Cię, żebyś miał odwagę powiedzieć: zapraszam, Jezu. Otwieram tą przestrzeń dla Ciebie. To jest bardzo odważne, słuchajcie, bo jak On tam wejdzie, to On zacznie robić porządki. Więc to musi być świadomie powiedziane, że jeżeli Ty Go tam zapraszasz, to się coś nowego zacznie. Już nie będziesz mógł starymi torami iść. Jak Go wpuszczasz gdzieś, to jest nowa jakość życia. Więc nie mów tego zbyt pochopnie, ale powiedz szczerze i bądź konsekwentny. Pomyśl teraz, gdzie jest ten obszar w Twoim życiu, do którego chciałbyś go wpuścić, jak go jeszcze nigdy nie wpuszczałeś. Ten obszar Twoich zmagań, jakiejś Twojej śmierci. To ciemne tło, w które On wchodzi. On nie ucieka od ciemności Twojej. On nie mówi: tam śmierdzi, tam jest brzydko, tam jest bałagan. Ja tam nie chcę iść, ja poczekam, aż On podsprząta. Nie, On właśnie tam wchodzi. Ze swoim nowym miłosierdziem. I chce Cię tam odnawiać i chce na nowo tam budować z Tobą relacje zaufania. On chce, żebyś tam Go właśnie poznawał, w tym miejscu, gdzie jesteś najbiedniejszy. Żebyś tam Go poznawał jako Boga miłości, który za Ciebie oddał życie, za Ciebie prawdziwego. Więc pomyśl, gdzie jest ta przestrzeń, gdzie On by chciał, żebyś tego wpuścił dziś. I chciałby na nowo z Tobą zacząć historię sprzątania tego obszaru, odbudowywania tego obszaru. Gdzie to jest? I zaproś. Zachęcam. Ale uwaga, to jest zachęta dla odważnych, bo będzie się działo. Jak Go zaprosisz, będzie się działo. Chyba że się jutro rano wycofasz, no to i On się wycofa. Ale zachęcam, żeby powiedzieć a potem B, C, D i przejść z Nim cały alfabet, wszystkie etapy czyszczenia, porządkowania, uzdrawiania i odbudowywania razem.
Jezu, ufam Tobie. Harcerze nas próbują nakarmić grochówką, ale my odmawiamy stanowczo, bo musimy przeżyć tę noc. Ale już zostałyśmy skuszone na herbatę i ogórki. No nie wiem, czy ogórki wejdą, ale są ogórki i co? Kanapeczki. I idzie główna wkręcaczka. Próbuje przekonać nam kogoś, że ma zjeść zupę. Zjedz tą grochówkę, zjedz. Musisz zjeść. Proszę. Nie wiem, jak ona to robi, ale założę się, że zjedzę. Łukasz, są jeszcze ogórki, które są dla nas, ale my ich nie zjemy, więc... No ja to Ania się nimi zajmie zaraz. Ania się zajmie zaraz, zobaczymy, czy się zajmie tymi ogórkami.